Stanisław Kakowski wywodził się z drobnej szlachty mazowieckiej, z takiego bardzo rozrodzonego rodu, który miał swoje gniazdo w miejscowości Kaki w powiecie przasnyskim. Jak tak dalej spojrzymy na znakomitych przedstawicieli tego rodu, odnajdziemy i kardynała Kakowskiego, i przedwojennego posła Henryka Kakowskiego, i wieloletnią przełożoną sióstr Szarytek Eufemię Kakowską. Jak już wspomniałem, był to ród o bardzo wyrazistych, takich konserwatywnych korzeniach. Był Stanisław synem Józefa i Agaty z Żebrowskiej, więc mamy kolejny ród drobnoszlachecki wywodzący się z tych stron. W 1923 roku poślubił, a jakżeby inaczej, również przedstawicielkę rodu szlacheckiego Zofię Zembrzuską. Stanisław i Zofia mieli trzech synów i córkę. Synowie to Henryk, który razem z nim zginął w Kadzielnie w 1951 roku, Kazimierz oraz Hubert, córka Krystyna. W 1918 roku brał udział w rozbrojaniu Niemców, służył w Wojsku Polskim, brał udział w wyzwalaniu Wilna. W latach 1919-21 służył w Łączności przy sztabie generalnym Wojska Polskiego. Bywał służbowo w Belwederze, poznał też marszałka Józefa Piłsudskiego. Ale kiedy po służbie wojskowej wrócił w rodzinne strony, zajął się rolnictwem, ale także działalnością polityczną. Wstąpił do Narodowej Demokracji, co troszeczkę może kłóci się z tymi wcześniejszymi kontaktami z marszałkiem Piłsudskim, ale też i z późniejszą przynależnością do Armii Krajowej w okresie II wojny światowej, bo wybrał Armię Krajową jednak, a nie Narodowe Siły Zbrojne. Moja wiedza o chorążym Stanisławie Kakowskim pochodzi od jego syna, który zmarł w latach 90., aczkolwiek on w swoich wypowiedziach o ojcu i bracie był bardzo powściągliwy, ale w przypływach jakichś takich szczerości opowiadał mi właśnie o tych sprawach. Jak przyszli Niemcy, to znajdował się na listach u Niemców i zaraz w 1939 roku pojawiła się grupa SS-manów i próbowali pana Kakowskiego Stanisława aresztować. Ale on był człowiekiem sprytnym, dokonując takiego fortelu, powiedział, że potrzebuje wyjść do toalety i zrobił to wyłącznie w bieliźnie takiej, w której spał. A on już tak poszedł w pole i się Niemcom nie pojawił, był poszukiwany przez całą okupację. Potem po wojnie miał świadomość, że druga grupa okupantów będzie kontynuowała te działania i on jest skazany wyłącznie na działalność podziemną, na działalność w AK. No, nie robił to z przymusu na pewno, tylko nadal wykorzystując swój spryt, swoje umiejętności, działał w organizacji Jakowskiej. Tak, tu przyjeżdżali do nas, do wsi Kakowski, Burski, Kocięski, to Koszczewa, Jabłonowski, na takie, jak ja się zorientowałem, na takie ćwiczenia i my tu miejscowi też przychodziliśmy na takie ćwiczenia. Niby udawali strażaków, ale szkolili się już w tym celu. Wtedy to byłem jako łącznik, bo to ojciec mój był wtedy sołtysem, pod sołtysem. Robili jakieś to, nasadzą mnie na konia i jechałem i powiadamiałem ich. Tu mieli te szkolenia. Potem po wyzwoleniu amnestia była, który w 40, który w 7? 7 była amnestia. Widocznie nie zgłosili się w tej amnestii i to jedna połowa się, jedna część się zgłosiła, ujawniła, a druga pozostała tak. No ulegli jakieś tam
liczyli, że tam będzie coś inaczej, jakoś tam ta zmiana będzie inna. Ja później to ci właśnie wydawali tych, co się potem dowiedzieli, innego wyjścia nie mieli, tylko jak już tego, to musieli iść jedni do lasu, a inni jeszcze musieli im pomagać. Tak było, a po tym to tak już w tym roku, no w wojsku byłem tam dwa lata, brat był 3 lata, wróciliśmy, ale już przed tym już tu partyzantka była, tu ta strona od Ostrołęki, to przeważnie chłopaki tutaj z tych stron, Muchowo, to oni tutaj, przeważnie oni tu byli, bo tak to by byli, te nasze głupaki by byli nas zniszczyli do reszty, bo za parę złotych sprzedawali ludzi, tak jak i te komuniści. To już ja tam wiem, bo się z nimi obcowałem, tylko z wojska wróciłem, tam w nosie ich miałem. To wszystko było przekupione, cholera, za parę groszy to by sprzedał człowieka. Strach było do nich wychodzić. Było to potrzebne. To na marne nie poszło. Nie mogą. Ale to tego nie doceniają. A dzisiaj ta młodzież, czy ona wierzy w to, czy to prawda, to zabijali, za co zabijali? Bezcelowo nie zabili żadnego. Jak on sprzedał jednego, albo dwóch, albo trzech, to jemu się należało co więcej, tylko kula. Ja bym inny też nie był. Jesteśmy w Kadzielni, w miejscu, gdzie 66 lat temu rozegrał się ostatni akt działania oddziału patrolu Stanisława Kakowskiego Kazimierczuka. Stanisław Kakowski pod koniec okupacji niemieckiej wiedział, że nastąpi kolejny dramat w dziejach Polski, że oto nastąpi następny okupant, tym razem ze wschodu. Dlatego też podjął współpracę z Ruchem Oporu Armii Krajowej. Po roku 1946 związał się z kolei z 16 Okręgiem Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, a na przełomie 1948 i 1949 roku z oddziałem Mieczysława Dziemieszkiewicza-Roja, który uczynił go dowódcą patrolu działającego na terenie powiatu przasnyskiego. W skład tego patrolu wchodziło kilku ludzi, ale jego skład topniał z biegiem czasu. Kakowski uczestniczył w wielu akcjach Roja na terenie powiatu przasnyskiego i nie tylko. Między innymi tu ważna taka data 19 października 1949 roku, zajęcie Czernic i udany atak na posterunek Milicji Obywatelskiej. Wiemy, że w roku 50 i 51 stopniowo był likwidowany oddział Roja. To takie miejscowości jak Osyski, jak Popowo, wreszcie Szyszki w powiecie pułtuskim, gdzie zginął sam dowódca Rój. Pozostał właściwie na posterunku tylko patrol Stanisława Kakowskiego Kazimierczuka, który ukrywał się na stryszku obory Anastazego Pszczółkowskiego właśnie w Kadzielni. W tym momencie w skład tego patrolu wchodził tylko syn Stanisława Kazimierczuka, Henryk, oraz Jerzy Mionczyński, Bohun. Ten ostatni akt dramatu rozegrał się 14 października, w niedzielę, z samego rana, kiedy to miejsce pobytu patrolu Kazimierczuka zostało otoczone przez kilkusetosobową grupę KBW i Urzędu Bezpieczeństwa. Dwóch czy trzech KGB-owców weszło do stodoły, zaczęło ją przeszukiwać.
W tym czasie patrol Kakowskiego otworzył ogień. Jeden z KGB-owców padł. Wówczas ta grupa zaczęła ostrzeliwać gospodarstwo Pszczółkowskiego, oborę pociskami zapalającymi. Od tego zapaliła się również stodoła, a także sąsiednie gospodarstwo Edmunda Chmielewskiego. Dwóch członków patrolu Kazimierczuka, czyli syn Henryk oraz Jerzy Mionczyński, próbowało uciekać, ale zostało zabitych. Natomiast sam Stanisław Kakowski prawdopodobnie popełnił samobójstwo w płonącej stodole Anastazego Pszczółkowskiego. Ciała zabitych zostały przewiezione do Przasnysza, do siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy ulicy Berka Jasolewicza 4. Zostało tam okazane rodzinie. Zofia Kakowska oczywiście rozpoznała ciała męża i syna, ale funkcjonariuszom powiedziała, że nie zna tych ludzi. Natomiast inaczej zupełnie zareagował brat Henryka i syn Stanisława, Kazimierz Kakowski, który zażądał zwrotu ciał ojca i brata. Został za to bardzo mocno pobity. Podobny los spotkał również córkę Stanisława, Krystynę. Gdzie zostały pochowane ciała Stanisława, Henryka i Jerzego Mionczyńskiego, do dziś nie wiadomo.